Dzisiejszy odcineczek zaczniemy od nazwania Legionu IV poprawną rzymską, łacińską nazwą, więc będzie to Legion IV Kaiserreich, żeby trzymać się tradycji. A poza tym to Aveja Shalom, Salam Aleikum, witam wszystkich cieplutko w kolejnym odcinku mega kampanii rzymskiej z kampanii Imperatora Augusta, wojny domowej rzymskiej, gdzie na razie się skupiamy na pacyfikacji. Dobra, była jakaś tam wojna domowa, bo walczyliśmy z Pompejuszem, a właściwie z Wilksturmem Pompejusza i udało się zabezpieczyć Sardynię z Korsyką oraz Sycylię. A ostatnie kilka tur spędzają nam z powiek barbarzyńcy, przybrzydli Germanie. Najpierw zniszczyli nasze przyjazne plemiona z helweckie przyjazne plemiona, a teraz sami stoją u naszych granic i grożą nam agresywnie paluszkiem. Także my pogrosimy im również agresywnie paluszkiem. Legion IV Kaiserreich w zimę wyrusza na wschód, aby uderzyć na stolicę wroga. Myślę, że tą armią... Aha, bo nam trochę armii będzie brakowało. No dobra, jakoś się to podzieli, bo będziemy mieli trzy armie. A nasze główne germańskie plemię, z którym musimy zawalczyć, ma sojusz z kwadonami, więc trzeba będzie uważać, żeby kwadonowie nas nie zaatakowali, kiedy będziemy pacyfikować Germanów. W ogóle ten nasz papecik na start, nie dość, że go stworzyliśmy. Synowie Smertiosa. Oni może będą kontrolować tę armię. No docelowo fajnie byłoby te trzy prowincje przejąć, znaczy te dwie prowincje przejąć, z tego zrobić papeta i z tego też porobić papety w wasali państwa od nas zależne, bo nie mamy interesu tak daleko na północ i na wschód utrzymywać prowincji jeszcze germańskich. Mógłbyś w sumie przetrenować również kawalerię, to będzie kosztowało tylko 500, oni będą mieli chyba tam boosty do prędkości. Koniec drugiego poziomu, a to zwiększa im pancerz, walkę w zwarciu, pancerz i walkę w zwarciu zboostuje, bardzo fajnie. Teraz wybadamy albo astronomię, plus 10 do przychodów przez kulturę, żeby skończyć filozofię dwójkę, albo lecimy w... Nie, dobra, wiecie co? Skupmy, skończmy tą filozofię i w następnych turach pomyślimy o buście, znaczy rozwoju technologii jakichś budowlanych, żeby mieć lepsze budyneczki. A póki co jeszcze sobie poskaczę po prowincjach. Ile mamy 45 żarcia. Poskaczemy po prowincjach i zobaczymy, co możemy tutaj fajnego zupgrade'ować. Rozwijamy te prowincje tutaj pojedyncze nasze. Powrzucamy tutaj biblioteki, pobudujemy fora publicznej biblioteki. Skoro te prowincje i tak nie będą mogły ładnie nakręcić zysku, bo są tylko w sobie pojedynczymi miastami i będą cały czas miały problem de facto trochę z niezadowoleniem przez obcą kulturę. Galijską w tym wypadku, bo wy też macie galijską kulturę. W sensie Belgowie chyba też będziecie mieli galijską kulturę. No to tutaj nie ma co tutaj oczekiwać gigantycznych zysków. Tak więc ustawmy jeszcze legiony na pozycje wyjściowe. Wy uderzycie na Octodorus? Octodorus uderzycie na północy? A, to był jeszcze żbiczek, który miał was trenować, a wy uciekliście przed tym żbiczkiem. Natomiast ten legion uderzy na Halem. Niech stanie sobie tutaj na drodze, pochilluje, to jest minus 12 do zadowolenia, ale spokojnie będziemy pacyfikować bunty. O właśnie, bo tu jest Legion III z naszym cesarzem Oktawianem. Tu stoją rzezimieszki, bandyci wroga, plus garnizon, więc będzie bardzo przyjemna bitewka. Widzę, że też mają problem z zadowoleniem. A, bo tu są Germanowie, a tu jest celtycka prowincja, o proszę. I mają problem przez to z kulturą. No i super. Widać, nie tylko my się męczymy. 5400 dochodu, jest stabilnie, jest fajnie, znajmy końca tury. Znajmy końca tury, wy zostawiacie łapkę w górę i soczyste komentarze. Discordzik, drugi kanał oraz Twitch stream, bardzo mile widziane. Na razie idzie o dziwo dobrze, jak na legendarny poziom tej mega kampanii. Może dlatego, że te pozostałe frakcje rzymskie póki co z nami nie walczą i wydają się być zajęci. No to już nie ma co podpisywać z nimi. Wydają się być zajęci własnymi problemami. Na razie zanulujemy, ale potem spróbujemy dołączyć. Co już obronny z Iberion? Walczysz z Lepidusem. Ciekawa propozycja. Nawet chciałoby się rzec bardzo ciekawa propozycja, ale na razie nie możemy zawiązywać tego sojuszu. Pomyślimy w przyszłości. Pomyślimy w przyszłości, bo nie chcemy na razie Lepidusa denerwować. Lepidusik na razie musi chillować. Szpiegi na czwarte poziomy. Lemuria to jest plus 4 do wpływów kultury łacińskiej we wszystkich prowincjach. Super. Czy szpiegi mogą już dostać tego perka, na którym nam zależy? Tak, plus 7 do tempa opracowania technologii.
Tempo opracowania technologii mamy 177%. Bardzo fajnie. Robimy technokratyczny Rzym. A dawaj więcej tempo opracowania technologii. Możesz sobie wbić zasięg wzroku. Ty również, moja droga agentko, awansowałaś. Plus 7. Tylko to już od razu wejdzie, czy od następnej tury? Od następnej tury chyba powinno wejść. No i fajnie. Dobra, i my w teorii... jesteśmy gotowi, żeby przeprowadzić inwazję. O, proszę, jakie pełne armie tutaj trzymają. Wiedzą, co się szykuje. Zdenerwowała... Aha, my jeszcze potrzeba jednej tury, żeby do ich stolicy dotrzeć. Ale my nie będziemy czekać. Rzym nie czeka, Rzym atakuje. Mordziu, słuchaj, my ci pomożemy z tą wojną. Dąż do wojny przeciw Markomanowie, to może się uda ominąć i będziemy składami walczyć. Ale zapłacisz nam, powiedzmy 500, nie zapłacisz. No dobra, to dołączymy za darmo. Dobra, i dzięki tym sposobem walczymy tylko z jednym germańskim plemieniem, a nie z kwadonami. Znaczy oni nas nienawidzą i pewnie nas zaatakują prędzej czy później, ale... Dzięki temu na razie walczymy tylko z jednym wrogiem i jednym oponentem. Można ci coś tutaj dać? Morale oddziału, które zaatakowały przeciwnika... Ładu publicznego? Nie, na razie ci tutaj nic nie dajemy. Gravitas, walka, zwarciu. To można tobie w sumie dać. Więc Legion drugi Volksturm atakuje tą armię. I to jest bitwa... Cholipka, szkoda czasu na tę bitwę z Germanami, w sensie z barbarzyńcami, bo to są te ich podstawowe jednostki, ci nasi Rzymianie się przez nich przemielą, dosłownie. Oni będą siedzieć w tym mieście, więc będziemy po prostu musieli mielić uliczkę za liczką. Nie no, na automacie, jak będzie... Aha, no bo my tu się będziemy przemielać przez nich. Bo my potem będziemy docelowo walczyć z Rzymianami i tam bardziej chcę się skupić na bitewkach, także teraz troszeczkę przyspieszymy, żeby nie tracić czasu. Przebijemy się przez tych Germanów. Czy to jest wódz? Farbert. Tam był Teodoryk, tu był Farmerk, Almaryk. No proszę bardzo, jakie znane germańskie osobistości. Szkoda, że tam straciliśmy jeden oddział legionistów. Tu Welitesu, dobra, dwie osady zajęte, świetnie. W teorii zabezpieczyliśmy prowincję. Prowincja zabezpieczona. Potrzebuję edyktu. Zdejmij edykt z Rzymu. Anuluj edykt. I tutaj wrzucimy edykt na romanizację. Tu pewnie dojdzie do buntu, ale my ten bunt stłumimy, mamy trzy legiony de facto w regionie, także super. A tutaj z tej ostatniej osady spróbujemy ich podporządkować, zrobić z nich papeciaka. I mamy 10 tysięcy, więc z tego zrobimy osadę... O co jest ta osada? Ta posada jest generalnie pod nic. A nie, sorry, do produkcji, ale tylko 100 do produkcji, więc to nie daje biernego procentowego boostu, więc tu w teorii można zrobić wszystko. Zrobimy z tego osadę cywilną. Ona po prostu ma nie upaść. Ta osada ma po prostu nie upaść. I tyle. I zabezpieczać północną i w sumie wschodnią flankę Rzymu przed inwazją do Galii albo do Italii. Więc ten region, powiedzmy, będzie takim regionem full garnizonowym. Mamy już kolonię garnizonową, która daje dodatkowych legionistów. Tutaj szkoda, że na przykład, bo gdyby była taka opcja, to tą osadę też bym sobie chciał, ufortyfikować, porobić mury, wieżyczki. Ale nie dość, że mamy tylko de facto trzy kafelki, bo czwarty zawsze musi być na osadę, to mamy tylko trzy kafeleczki i jeszcze nie da się robić. Mogę na siłę budować budynki wojskowe, żeby z tych budynków wojskowych garnizony były i to jest jedyna możliwość, Tak to wygląda, no. Kaplica Minewry. Plus 2 do kultury, plus 2 do tempa. Możesz to wybudować. Tu możesz zrobić farmy. Tu możesz zrobić... Kehalma. Wiesz co? Zrób tutaj koszary oddziału pomocnicze. Usuń tą farmę. I tutaj porobimy sobie... budynki w koszary. To zawsze będą garnizony. Zawsze lepiej to będzie wyglądało, więc tu będzie w teorii trochę ufortyfikowana osada. Ufortyfikowana, bez murów. Z garnizonem i tutaj będzie z garnizonem. Dobra, to mamy, Od razu możesz tutaj zrobić biblioteczkę, plus 6 do tempa opracowania technologii. I tutaj, bo znowu zapomniałem, zrekrutujemy czempiona. Plus 10, plus 5 do zasięgu ruchu, bardzo dobra rzecz. I chyba ciebie zrekrutujemy. Mordeczko, niejaki Markusie Popediuszu Praktek Sak Tak Tuktusie. Będziesz nadzorował trening Legionu pierwszego Enzik. Widzę, że tą jazdę też można by zupgrade'ować i generała można by zupgrade'ować, świetnie. Jak tam stronnictwa nasze?
Minus 9, minus 5, ryzyko rebelii mamy 0, jest stabilnie, mamy dominującą pozycję w Senacie, no nic dziwnego, jakby co to czystkę zrobimy, w końcu już mamy praktycznie Imperium powołane do życia, także skipnij turę. A kim ty jesteś, że ja się tak zapytam i czemu ty mnie atakujesz? Dobra, bitwa, którą trzeba wypłacić. To jest rebelia, która od razu się striggerowała, ona jest zaatakowała? No co ty gadasz? Dobra, mamy jeden oddział legionistów i mamy dwa oddziały oszczepników. On ma oddział wodza i to jest problem, to w sumie też mamy wodza. Dobra, spróbujemy. Jak ja się stęskniłem za tymi walkami w tych uliczkach, w tych miastach. Szkoda, że jest tak mało templatek miast i te bitwy są tak powtarzalne i takie... No ciężko inną taktykę zastosować, niż ich zablokować w uliczce i jak w zależności od tego, co mamy, czy mamy artylerię, kawalerię, czy piechotę, po prostu ich tutaj masakrować w tych uliczkach. No innej opcji nie widzę, niestety. No jest jak jest. Rom 2 nie jest zły, zwłaszcza po tylu patchach, zwłaszcza na tych kampaniach z DLC-ków, dodatków, to nawet to jest spoko, ale... Do porządnego mediewala 2 mu daleko. Na szczęście daleko też zostawia w tyle takiego choćby Warhammera, który nawet nie przypomina, nie jest Total Warem. Zając uspokój się, przestań szkalować Warhammery. No jest jak jest. Dobra, plan jest taki, że on oczywiście się rozbija, motłok z przodu, hop 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 hop, tankować oszczepy Piluma. Nie no, Piluma to mamy, hop hop hop, tankować oszczepy oponentów, przyjąć szarże. Także hop 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 hop, stoimy chłopi, stoimy. Nie ruszamy się. Widzę, że dostaliście oficerów. Ciekawe, co musiał przeskrobać. Został przydzielony do tego motłochu. No jest jak jest. Nasi już mogą się w sumie przestawiać. Najpierw łoszczepnicy. Łoszczepnicy będą na flankę atakować, a potem zaatakujemy Willigesami. Dobra, motłoch robi to, co powinien robić. Mięsko armatnie. Tankuje ładnie. Dobrze, jakbyś od razu szarżował, a nie czekał, aż ci oszczepy wyrzucą. Bo zaraz na motłoch pewnie spankuje. No właśnie, oni biegną, biegną. Dobra, świetnie. Teraz nasi rzucają Piluma. Bardzo dobrze, jeszcze trochę nasi chłopi potankują. Niestety, od naszej strony. Ale dobrze, że wódz się zatrzymał. O dwóch na przykład już ściągnęli. Proszę się nie przewracać. Rzucaj! Rzucaj teraz! Rzucaj! No tak średnio, bo zaraz dojdzie do zwarcia i nie będziecie mogły rzucać, więc wam się Piluma zmarnowały. No i panowie wystać, nie? Hold the door. Hold the door. Tu już nasi biegną. Przede wszystkim wy jakbyście oczyścili... oszczepników, żeby nasi oszczepnicy się nie marnowali i naszymi oszczepami na plecki oponenta, a wy wytrwajcie, biegną nasi. Okej, próbuję zrobić coś głupiego. Tu są nasi oszczepnicy, tu są ich oszczepnicy i nasi oszczepnicy będą rzucać ponad głowami ich oszczepników, żeby... no właśnie. A nasi tutaj włócznicy w międzyczasie biją się z tym drugim oddziałem włóczników. Żeby nie tracić czasu, to ich już rzuciłem, żeby zrzucali oszczepami. Bo szczepki na plecach, zobaczcie, o, jaka krwawa miazga. Szkoda, że faraoni nie chcą dać tego Blood and Gore'a. Naprawdę to by pomogło temu tytułowi. Jakby dodali te głupie efekty krwi, gdzie to jest po prostu pewnie kopiuj z kolei mechaniczka i kolory krwi z większości, oci już się łamią, z poprzednich Total War'ów. Wy tu wygrywacie, nie? Wygrywasz? Wyrównana walka. No super. Całujcie wrogiego generała, trzeba go lubić. Jakbyście go tak łaszczepem trafili, możecie podejść sobie bliżej. Nie stresujcie się, panowie, jest dobrze. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jaka piękna fala łoszczepów. Podejdźcie jeszcze bliżej. Rzucacie, zanim przeładujecie, to podchodzicie bliżej. I znowu rzucacie. Ich zmasakrowaliście, zaraz ich zmasakrujecie. No, rzucaj. Rzucaj pilusy, no. Rzucać, teraz. Teraz. Rzucamy. Bardzo dobrze. Tylko nie po naszych, bardziej po naszych niż po swoich. Dobra, i wszyscy panikują, jest. Ci też już spanikowali, spanikowali. No i GG. A tak na automacie za każdym razem przegrywaliśmy. A trochę pocenia, trochę pocenia. Trochę przewagi ogniowej na plecach. I cała armia barbarzyńskich rebeliantów została wycięta w pień. Rzymska doktryna znowu zwyciężyła. Roma Invidia, jak to mawiają. Roma Invidia. Dobra, wychodzimy. Znaczy to niedobrze, bo jak całkiem stłumiliśmy tą rebelię chyba. Możemy wypuścić jeńców. Ta, oni uciekli. Dobra, to, bo to będzie nam dalej boostowało za zadowolenie, jakbyśmy ją całkiem zniszczyli. Triumf. O proszę bardzo, za odparcie gormańskich sił.
O, znowu nasz cesarz odprawił sobie... Gajusz Juliusz odprawił sobie triumf, no proszę. No to chłop ma parcie. No właśnie, bo tu został jeden oddział. I dzięki temu mamy plus 20 do zadowolenia z tą trwającą w teorii rebelię. A ten legion to można by w teorii wam tu podrzucić. Można by w teorii wam tu podrzucić. O, w teorii podrzucić, żeby znowu nie przejmowali, bo oni mogą na szybko najemników zrekrutować. Dobra, i zaatakujemy ich stolicę. Teraz bez garnizonu, więc Legion IV hajs. Swoją pierwszą dziewiczą bitwę będzie miał w sumie dość prostą. Bo z całym garnizonem. Także wrogowie zostali zniszczeni. I uwaga, podporządkujemy oponentów. Także germańskie plebie składa hołd nowemu cesarzowi. Witajcie, towarzysze żbiczki. To jest prowincja... A, to jest taka długa prowincja. Super, to jak chcecie ją jednoczyć, to musicie... Czemu nasze protektoraty się biją między sobą? Przestań! Proszę przestać! Jeszcze nie chcecie handlować, my lady, proszę się opamiętać! Teraz jesteśmy pod ochroną, protekcją Rzymu. Dyplomacja w nowych Total Warach. Jak patrzę wszystkie Total Wary, to najlepsza dyplomacja była chyba w Empire, co by nie mówić, bo była najbliżej jakoś tak zbliżona do Europki. Może to zbyt duże wyolbrzymienie i uproszczenie, ale wydaje mi się, że najlepsza dyplomacja była w Empire. Najwięcej opcji. Na przykład nie wiem, czemu tu nie ma opcji, nie wiem, w tym Romie zabrali. To takie podstawowe głupie rzeczy, że nie można sobie pieniążków ręcznie wpisywać, tylko pieniążki są na zasadzie lewo, prawo i w zależności od, nie wiem, twojego oponenta skarbca. Masz te 500, 300 za każdym kliknięciem. Nie da się prowincji przerzucać. Wymuszenie traktatu pokojowego. No, podstawowe rzeczy, dwa kliknięcia gdzieś tam w skrypcie, w kodzie, w gry wpisać. Masakra. Ech, no w takich czasach żyjemy. W takich czasach żyjemy. Teraz pytanie, czy my idziemy dalej? Bo tu zaraz są Karpaty, te, w sensie Tatry i Polska. Czy my idziemy dalej? Pacyfikujemy ich, czy wracamy i uznamy, że nasze germańskie wataszki sobie poradzą? Uznamy, że germańskie... O, można lokalców rekrutować. Czermierze z okrągłymi tarczami, spoko. Myślę, że możemy wracać na południe. Rzym swoje zrobił. Zostawimy to na razie Legion, powiedzmy, drugi Volksturm, który najbardziej ucierpiał, że spacyfikował tą prowincję. A wy wszyscy na południe. No i co? Szykujemy się do inwazji na Lepidusika. Lepidusik będzie inwazjowany. W sumie no, to co z niego zostało, bo ma Kartaginę. I większość Iberii. I większość Iberii. Pokonał tutaj tą jednoprowincjonalne kraj, ten jednoprowincjonalne państwo. I teraz walczy z tymi Iberami. To jest idealny moment, żeby uderzyć. Idealny. Żeby pozbyć się i zabezpieczyć sobie zachodnią flankę raz na zawsze. Także tak wyobrażam sobie prowincję Retia et Noricum, czyli budynki wojskowe. Biblioteczki, żeby pozyskiwać wiedzę od lokalnych celtyckich druidów. Zawsze przyspieszam to badanie. Właśnie, czy ci śpiewcy działają? 194, działają, dobra, bo się zastanawiałem, czy jaki są buntownik, ale nie nienormalna frakcja, to czy będą dawać boosty, a dają boosty. No i fajnie. Tak samo tutaj dajemy biblioteki, bo te osady nie będą ani zarabiać, ani nic sensownego produkować. W sumie możecie potem żarcie dawać, jest plus 7, plus 7. Tu możesz farmę rozbudować, więcej żarełka zawsze. Ty, te pastwiska też powinny dawać żarcie, nie? Jeden do pożywienia, spoko, niech będzie zawsze coś. Prowokacje. Rzym Lepidusa prowokuje. Prowokuje naszego Oktawianka do działania. Zrobił coś naszemu dygnitarzowi. Swoim agentem. To jest pretekst, to jest casus belli, to jest prowokacja. Udaremniono działanie wrogiego wysłannika. No proszę bardzo. Wróg próbował przyciągnąć twojego wysłannika na swoją stronę. Lealność zatriumfowała, ale działanie wysłannika zostało udaremnione. Wróg ubram, Roma. Co? Jak wróg ubram? Gdzie? Gdzie wróg pod Rzymem? Gdzie Hannibal? A, Hannibal pod Rzymem! A nie, czekaj, to nie ta kampania, spokojnie. A że tu się ten burze zimieszki. Dobra, to wszystko jest pod kontrolą. Patrz, to już Legion drugi Volksturm stoi, chilluje, rozumiesz? Dorekrutujemy mu na razie nic, bo to są śmieciowe jednostki. Wy przejdziecie przez naszą prowincję rekrutacyjną. Do was się przetrenuje. Cesarz również wraca przez Alpy, póki śnieg mu dróg nie utrudni. Chociaż jest jesień, to akurat idealnie zimą będzie przez Alpy przechodził, ale trudno jest jak jest. A nie, czekaj, to nie jest Legion Wodza Cesarza. Tu jest Legion Cesarza. Trzeba mu się pozbyć tych jednostek, piesełki dorekrutować, bo tu patrzę, taki fajny Legion. Potem ewentualnie można wyrzucić dwie jazdy i wrzucić dwie artylerie, żeby było jeszcze ładniej. Frakcja powstaje Gelutowie.
Okej, to nas nie interesuje. Nadwyżka, raporty, nadchłania ludność. Okej, na razie jest fajnie, na razie jest stabilnie. Dobudujemy więcej okrętów. Powiedz, zrób te dwa ogniowe biremy. Zrób więcej szturmowych. Jak będziemy walczyć z Lepidusem, to przydałaby nam się mocna flota. I tu można kolejną farmę zbudować, także postaw kolejną farmę, żeby wyżywiła naszych rzymskich legionistów. Tu można by rozbudować porcik na wyższy poziom. Cały czas czekamy na dochód handlu. Cały czas trzeba zrobić handlarza z winem oraz handlarza niewolnikami. Zapotrzebowanie na jazdę. Zrób szkolenie jazdy, zwiększenie rangi weteran, bardzo fajnie, wykryto naszego agenta. Opracowane technologie, astronomia, niebiosa stworzyli wprawdzie bogowie, lecz z ich dzieła stworzenia człowiek może się wiele nauczyć. Pobyt w więzieniu, co? Pobyt w więzieniu zakończony, polityk, ten człowiek został wypuszczony. Aha, to był ten event, pamiętacie? Chyba odcinek temu albo dwa temu my jednego żbiczka do więzienia wpuściliśmy. Znaczy wpuściliśmy do więzienia, zamknęliśmy w więzieniu, bo podobno planował zamach na samego cesarza. Oraz zwiększenie rangi, wypracowano, doramniono działanie. Dobra, wszystko się zgadza. I zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że niepotrzebnie was... Aha, zapomniałem o ciebie. O tobie. My niepotrzebnie ciągniemy do Italii, wy powinniście iść do Hiszpanii. Bo większość ziemi Lepidusa znajduje się w Hiszpanii, to w Hiszpanii rozegra się główna kampania. Także przejdziecie przez środkową Galię. Ci niech się dalej buntują. W niczym nam nie przeszkadzają, przejdziemy sobie obok nich. Póki co dają plus 20 zadowolenie naturę. A tu ładnie się osada, zaraz całkowicie nawróci się, zromanizuje się. 37% naszych pyłów, gdzie było zerowe, więc w ciągu 2-3 tur ładnie wbiliśmy za pomocą kapliczek, za pomocą edyktów i obecności rzymskiej armii. Dobrze, teraz tak. Albo bierzemy warsztat, albo lecimy po budyneczki. Potrzebujemy i to już handlarza niewolników, żelazne narzędzia, zaczynamy od handlarza niewolników. Chociaż balisty, na tą kampanię i tak nie zdążymy balist zrobić, bo to by się badało. To by się puk badałoby się dwie tury. Korzeniamy slotu, by musiał to zniszczyć, bo to tylko w mieście da się zbudować. Może zdążymy na siłę? Dobra, dawaj na szybko puk-puk. Puk-puk. Taran. Taran, a tak naprawdę chodzi nam o warsztat. Taranów w najprostszej formie używano od tysiącleci, od kiedy ktoś odkrył, że rozpędzony bal jest w stanie wyważyć bramy. Z czasem pojawiły się większe, bardziej wymyślne formy, często zdobione baranim bębem. Macedończycy rozwinęli sztukę oblężnicą, wprowadzając do użytku m.in. kryty taran, wynalazek Polidosa z Tesali, który służył Filipowi II Macedońskiemu. O proszę, widzicie? Widzicie? Wiedzieliście, że ten, że taran, ten kryty daszkiem, rozumiecie, już taki bardziej legitny, a nie zwykły ten kawał bali uderzający w bramę, tylko ten kryty to wynalazek Macedończyków, zapanowana Filipa II? Nie wiedzieliście, ja też nie wiedziałem, a może ktoś wiedział. Dobra, to może się uda wam jeszcze balisty wrzucić do armii, byłoby fajnie, to cały czas czekamy na rebelię. Tu flota powstaje i tą armią i tą flotą zastępujecie się na Kartaginę, tylko Kartaginę możecie zająć na razie. Potem będziecie czyścić wysepki, a te dwie główne armie będą się przelewać przez Iberię. Ja chciałem pełny staczek floty. Dorobiłbym więcej tych lepszych okrętów szturmowych, bo to jest birema szturmowa, a to jest kwadrirema szturmowa. Która jest droższa? Ale lepsza, zdecydowanie dużo więcej wytrzymałości. O proszę! A ty kim jesteś, żbiczku? Proletariat i kolegium. Minus 15 do zadowolenia, minus 19 do zadowolenia. Zaczyna się. Inne czynniki, poziomy. Rolnictwo. Co ty chcesz, mordzie? Plus 5 lojalności za nadwyżkę żywności. Mamy. Populizm. Za każdy poziom podatków powyżej średniej. No nie mamy. Głód władzy. Jeśli wpływ stronnictwa jest niższy niż wpływ grupy rządzącej. Aha. Dobra, i w której wy jesteście prowincji, mordki kochane? Którą wy prowincję otrzymaliście? Status dyplomatyczny... Wy otrzymaliście tą frakcję, tą prowincję. Proletariat i kolegium. No dobrze, więc trzeba zacząć od tego. Gdzie mamy edykty? Mamy 3 edykty, 2 już są wrzucone na stronnictwa, a trzeci jest tutaj na romanizację, także zaprzestajemy tej romanizacji. I wrzucamy tutaj na... To jest ta prowincja? Wezontio? Nie, to jest prowincja wyżej, to jest ta wioska. Serio?
Serio, to jest Belgika? Czekaj, bo aż tak, to jest Belgika. Naprawdę tutaj powstało stronnictwo. No i tutaj wrzucimy lojalność stronnictwa plus 10. Co więcej, wam przydałoby się zabezpieczyć lojalność. A, lojalność tej partii jest już zapewniona, czyli tylko ci mogą się zbuntować. Dobra, to zapewnimy lojalność tej partii, dzięki czemu ryzyko secesji jest 18. Negocjuj lojalność stronnictwa, lojalność zapewniona. Mógłbym też was awansować, możesz mordzie dostać awans. A, możemy ci sobie zapewnić awans. No niestety mieliśmy pobudować, a wydajemy na... Wy, którzy jesteście Rada Patrycjuszy, a wydajemy na awanse dla naszych przeciwników politycznych. Dobra, zbiliśmy ryzyko secesji do 7, raczej nie wyjdzie, bo moglibyśmy ich sprowokować, a czystka. Zorganizuj rzeź na wszystkich, którzy wspierają to stronnictwo. Minus do lojalności skazanego stronnictwa, minus 4% do wpływów, minus 10% do lojalności pozostaje. No to nie opłaca się tej czystki robić, chyba że chcemy ich tak naprawdę sprowokować. Także myślę, że te 7% to raczej nam nie dopuści do wybuchu rebelii. No i chcąc nie chcąc, musimy tu zrekrutować kolejnego dygnitarza. Kolejnego dygnitarza, tam miałeś do kulturki, więc to nie byłoby takie głupie. Opracowanie technologii, albo daj tego do opracowania technologii. I będziesz tutaj stał, levelował i potem będziesz zabezpieczał. Mamy 3 stronnictwa, chyba więcej niż 3 nie może być, nie? Już mamy maksymalny poziom i z tymi trzema będziemy musieli się teraz męczyć i spełniać ich zachcianki. Ale podoba mi się, jaki poziom zadowolenia wbiliśmy, nice. Znaczy te osady jeszcze nie są rozbudowane na maksa. Potem każdy ten budyneczek produkcyjny będzie dawał niezadowolenie. Te farmy, które dają minus 3 do ładu i tak dalej. Ale spoko, jest jak jest. Akulturacja. Różnice kulturowe stanowią dylemat każdego władcy rozległych ziemi. Istnieją jednak sposoby, nie no, ucisk. Ucisk kulturowy, romanizacja, zwiększenie wpływów naszej frakcji, zdecydowanie. Podporządkowanie. Tylko to nas interesuje. Za jedną turę będą warsztaty. Więc mordziu... Zależy, ile tur będą oni to budować, bo teraz już klikniemy, żeby zburzyli tą fontannę, akwedukt. Zniszczyć akwedukt, postawić warsztat. To może wam się uda jeszcze powciskać, zanim wy przejdziecie. Dobra, wydano edykt. Jak teraz ta polityka wygląda? 6% minus 13, ci mają 6 zadowolenia, ci mają minus 13. Awansowaną postacie, ustrój. A bo wy przenieśliście swoją prowincję, ty! Przenieśli z tej prowincji rolniczej? Z południowej Galii na Helwetię, na Szwajcarię. No właśnie, i tutaj edykt teraz jest niepotrzebny, no patrz! Migrujący politycy! Migrujący politycy! Także proszę państwa, plus 10 do lojalności. Plus 10 do lojalności, koniecznie. Stłumimy już legionem tych rebeliantów, żeby zbytnio nie urośli w sile. I tak nam ładnie podbili zadowolenie. A prowincja jest już w dużej części zromanizowana. Więc powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę. No właśnie, zapewnić lojalność, bo jeszcze tutaj ten legion przez chwilę się postoi. Bo nie wiadomo, jak to będzie z tymi Germanami, bo ci mają sojusz z tymi mimo wszystko, że są naszym protektoratem, to mimo wszystko mają sojusz z tymi kwadanami. Walczą z naszym drugim protektoratem. Oba protektoraty nas nienawidzą, tu wszyscy nas nienawidzą. Tu wszyscy nienawidzą Rzymian. Wszyscy nami gardzą, a my przyszliśmy im otoczyć ich kolerką miłości. Dać kulturę, cywilizację, oświatę i szczęście, radość. Gdybyście się nie buntowali, to nawet waszych bogów byśmy zostawili, rozumiecie? Przebrzydli Germanie. Przebrzydli Germanie, co gorsza, nie chcą handlować, a mają skórki. Skórki macie. A było wszystko podbić, a było wszystko od razu podbić, a znajmy końca tury. Mowa handlowa rozwiązana z Iberią, Lepidus prawie całą Iberię podbił, tylko broni się Grenada na południu. Wykryto naszego, opracowane technologię, puk puk, taran opracowany, otrzymujesz misję, opracuj technologię z następującej kategorii oblężenia. A co ja przed chwilą, goddammit, zrobiłem? Umożliwia załogą Bran osad oblewany na pasników rządzą oliwą, to by się przydało. Ilość amunicji obleganych oddziałów, strzałów na minutę dla wszystkich oddziałów. Zróbmy ciebie, rządzą oliwę, dwie tury. Ile mamy tempa badań już? 194, ładnie. Tutaj powinien być wolny slocik i tutaj budujemy od razu warsztat. Busty do przemysłu i przede wszystkim rzymska balista. To się będzie budowało dwie tury. Więc wy na razie... sobie powolutku przejdziecie przez tą prowincję? Tu cesarz przechodzi, niech się pokaże galijskim wataszkom, że cesarz o was dba, cesarz o was pamięta. Także wy na razie na spokojnie, przygotować się. Nie ma co się śpieszyć, pewnie jeszcze przezimujemy jeden okres na naszych prowincjach. Aha, tylko że teraz ciebie trzeba też na północ przerzucić do tej prowincji, jeżeli chodzi o boostowanie zadowolenia partii.
Flota jest już gotowa, nie? To jest 20 jednostek, to popłyniecie do Argetium i z Argetium zrobimy desant na Kartaginę, która jest stolicą Lepidusa, jest praktycznie niebroniona. Bardzo dobrze. Zrekrutowaliśmy jeszcze trzeciego szpiega, żeby mieć tych trzech szpiegów, którzy kradną technologię, bo oni docelowo mogą wykradać 21% każdy ze szpiegów, czyli łącznie to może być 63% za trzech szpiegów. Boostów do technologii. 63% za trzech agentów, którzy stoją i szpiegują. Technokratyczny Rzym. Technokratyczne Imperium Rzymskie, które właśnie robi znajomego końca tury. Zamieszki w stolicy. W twojej stolicy wybuchły zamieszki. Podejrzewasz, że wywołali je członkowie jednego z stronic. Jak zareagujesz? Oskarż publicznie, oskarż prywatnie, zduś bunt. Możemy oskarżyć prywatnie? Albo publicznie? W sumie mamy mocną pozycję, oni są lojalni, jest dobra, spróbujmy. Oskarżymy ich publicznie, to będzie albo bardzo dobre, albo bardzo złe. YOLO. Póki co idzie kampania za dobrze, więc trzeba troszeczkę podkręcić, bo idzie jak na legendarny poziom i mega kampanię, to idzie nadzwyczaj dobrze. I trochę mnie to niepokoi. Albo tu zaraz będzie jakiś totalen krik, inwazja. I pan Antoniusz, właśnie, jak idzie Markowi Antoniuszowi? Bo skoro Lepidus sobie poradził z Hiszpanią, co prawda stracił prawie całą Afrykę. Podpisał traktat pokojowy z Kleopatrą. Oddał jej Afrykę i większość tych prowincji na południowych. Zachował protektorat nad Numudią. I A bo tu Numudia zdobyła południe, no proszę. A jak Marek Antoniusz sobie radzi? Pan Marek Antoniusz... No tak bym powiedział, że chyba średnio sobie radzi. Patrząc jak on tutaj jest porozrzucany. Tylko Kleopatrę ma, no to ma buz do morale. Pan Marek Antoniusz, podrzuć tego szpiegeła. Jak szpieguje, bardzo dobrze to są ci buntownicy. Szpiega można od razu rozstawić, a dasz musi jedną turę postać. Za jedną turę będzie też warsztat. Możemy w sumie wam usunąć te oddziały tych legionistów, rozwiąż te jednostki, rozwiąż też jazdę legionową, bo mamy lepszą jazdę. Pomocnicza jazda ma więcej szarży, wy za to macie... Nie no, wy generalnie jesteście gorsi, więc was też rozwiążemy. Szkoda, że doświadczenie się zmarnuje. Przejdziesz sobie stópkę dalej. I teraz tak, chcemy mieć dwie balisty. Na pewno chcemy mieć dwie jednostki jazdy, dwie balisty. Jednego pieseła, pieseł w armii boostuje moralki. A zrekrutuj drugich oszczepników. Wejdą dwie balisty, to jeszcze mamy trzy sloty. No to więcej legionistów. No i tu jeszcze wejdą dwie balisty i będzie pięknie. Teraz ten legion wygląda jak wygląda. Usuniemy dwie jednostki jazdy i wrzucimy balistę. Tak mi się wydaje. Ty to w sobie możesz na forsownym troszeczkę podejść, żeby dogonić. Jeden legion uderzy na północ Iberii, a drugi będzie szedł południem, jakoś plus minus. Misja zakończona powodzeniem, sztuka oblężnicza. Opracowaliśmy technologię wrzącej oliwy. Nawet najmężniejszy wojownik zawyje przeraźliwie, gdy wrzący płyn obleje mu skórę. Świetnie. Zamieszki w stolicy. Oskarżone stronnictwo utraciło część wpływów i wasze relacje się pogorszyły. Zdaje się, że postacie stronnictwa są zadowolone z swojego bezpośredniego rozwiązania. O proszę. Czyli ci zostali zadowoleni, a to Liberty Collegium spiskowało. O proszę. Czyli tutaj mamy buzda zadowolenia, jeżeli chodzi o lojalność. A tutaj mamy inne czynniki minus 10. No proszę, to się chyba opłacało. Wracamy do badania handlarza niewolników. Żelazne narzędzia. Wprowadzenie żelaza jako materiału do tworzenia narzędzi rolniczych, zwłaszcza pługa, zwiększyło wydajność rolnictwa i pozwoliło zaspokoić jego rosnące zapotrzebowanie. Podstawowy typ pługa znany jako ard. Wiedźmiński, art. Był prostym narzędziem wykorzystującym siłę zwierząt pociągowych, głównie wołów. Dodanie elementów metalowych zwiększyło jego wydajność i pozwoliło orać głębiej i dłużej. Co dodaje plus 3 do żywności. No spoko, żywność zawsze na propsie, zwłaszcza, że nam do 25 spadło. To rozbuduj przy okazji zagrody dla bydła. Jak tam nasz warsztacik? Warsztacik się zbudował. Oj, warsztacik się zbudował i można zrobić kowala. To zrób kowala. A my staniemy tak. Legion uderzy... No cześć, mordeczko. No witam. Dobra, to cesarz uda się południem. Zbuduj sobie... rzymską balistę. Zbuduj sobie rzymską balistę, awansuj tych grzbiczków.
Ty, Mordziu, zaatakujesz na północy. Stań tutaj, na krawędzi prowincji. Usuń sobie dwie jednostki jazdy. Tak jest, usuń dwie jednostki jazdy i zbuduj, znaczy dorebuduj, dorekrutuj dwie jednostki balisty. Oh. Dobra, już się bałem, że ten też Lepidus biega. Oto osobiście, Jezus, kolejny cesarz, będzie cesarz na cesarza. Pompejusz w sumie też tytułował się cesarzem. Miał tutaj tytuł cesarza. Już jednego cesarza ubiliśmy, już jedna bitwa cesarz kontra cesarz była. Teraz szykuje się druga bitwa cesarz kontra cesarz. W sumie Lepidus też się pozbył, powiedzmy, swoich zagrożeń. Swoich rywali. Co prawda przegrał z Egiptem, ale ma już dobre relacje. Nawet się lubi z Egiptem. Ciekawe, Egipt go tak średnio lubi. Ale pozbył się wszystkich rywali, może poza tymi wataszkami. O, chcecie handlować? Welcome, friend. Wy chcecie handlować, handel, handel. Za handel z Rzymem i przyjaźń z Rzymem trzeba płacić. No, i 2000 zapłacili, pakt o agresji nie, ale 2000 i handel, handeli to mi się podoba. Oj, dużo jest tych prowincji hiszpańskich. Nie wiem, czy dwa legiony dadzą radę. W razie czego tu jeszcze mamy trzeci legion, który chyba skończył pacyfikować. Męczyliście pacyfikować tych Germanów? Plus jeden, dobra. To Mordziu też będziesz tutaj na szybko, potem dojdziesz i wspomożesz ich w zdobywaniu. Tu możemy wam rozbudować świątynię Minewry. To będzie plus 10 do kultury, plus 4 do tempa badań, plus 6 do ładu. Bardzo fajna świątynia, przyjemna, chillowa. Wykryto naszego tajnego wysłannika. Zaraza, gdzie mamy zarazę? Nie! Legion cesarza doznał zarazy w przeddzień inwazji! Ty chyba sobie żartujesz! To kolejna prowokacja ze strony Lapidusa! Najpierw wysyła agentów i próbuje naszych agentów ściągnąć. Teraz stoi na granicy. I ty mówisz, że jest zaraza? Stań... Powiedzmy tutaj. Wejdź sobie w tryb obozu. To wam nic nie da, ale na razie stójcie, chillujcie. No dobra, jest jak jest. Już mogliśmy w teorii go nawet atakować. Ty w sumie powinieneś trochę się przerekrutować. Dobra, ale przejdziesz tędy. Tobie trzeba zmienić, ty masz te starsze legiony. Naszych legionów zmieniać nie będziemy. Wyrzucimy tych wyligesów, damy ci kawalerię i artylerię do tej armii. Ale ten legion drugi Wolfsturm troszeczkę przydałoby się przemodelować na lepsze jakościowo jednostki. Skipniemy turę i zobaczymy, bo ta zaraza, nie wiem, z 3 tury może się utrzymywać? My chyba nie możemy zrobić nic, żeby się jej pozbyć, ani w ogóle zmniejszyć zarazy, to jest chyba totalnie losowe. Nie wiem, czy jest jakaś technologia, która zmniejsza, bo ani żadni agenci nie działają, ani nic. Jeżeli chodzi o zarazę w armii. Opracowałem technologię, żelazne narzędzia. Żelazny pług podarty żelazną wolą zetrze najmocniejszą darni. Zwiększono rangę, utwórz armię. Sorry, stać nas na kolejny legion, ale kolejny legion i wojna z Lepidusem. Mam nadzieję, że cesarz nam nie padnie, bo to by było trochę głupie, jakby nam Oktagon zginął z powodu zarazy. Kolejne zmagania i wojna z Lepidusikiem, czyli drugim cesarzem. W kolejnym odcinku dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Łapek górę, czysty komentarz. Do następnego. Cześć, cześć!